Dzień dobry i dobry wieczór. Proszę Państwa, proszę dać znać, czy Państwo nas widzą, słyszą i są gotowi na webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Jeśli tak, to będziemy się rozgrzewać i powoli zaczynać tematem, który mam nadzieję rozgrzeje nas wszystkich, bo będziemy zajmować się niechęcią i brakiem zaangażowania w klasie. Jak sobie z takimi sytuacjami radzić? Jestem w gronie fantastycznych osób, które będą mnie dzisiaj wspierać i będziemy wspólnie o tym dyskutować, rozmawiać. Mam nadzieję, że Państwo będą bardzo, jak zawsze, aktywni na czacie, będą zadawać pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami, refleksjami, dobrymi praktykami. Wszystko, co tam jest, dzisiaj na czat może trafić. Za chwilę będę miała przyjemność przedstawić moją gościnę i moich gości, i również koleżankę z zespołu, która będzie mnie wspierać w dzisiejszym webinarium, czyli Anetę Derde. Witam cię, Aneto, serdecznie. Fajnie, że z nami Dobry jesteś. wieczór. Dzięki serdeczne za zaproszenie. Niechęć i brak zaangażowania w klasie. Dzisiejszy temat, ale zanim przejdziemy do tematu, warto odnotować, że to webinarium powstało w partnerstwie z biurem UNICEF do spraw reagowania na potrzeby uchodźców w Polsce. Bardzo dziękujemy. UNICEF i nazwa UNICEF i wsparcie dla Centrum Edukacji Obywatelskiej będzie się dzisiaj wielokrotnie pojawiać. Będziemy Państwu pokazywać również materiały, które powstały przy wsparciu UNICEF-u. Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działamy prawie 30 lat, docieramy do olbrzymiej liczby nauczycieli co roku, czyli około do 40 tysięcy i do około 10 tysięcy szkół w całej Polsce. Państwo są dowodem na to, że warto do nas przychodzić, nas oglądać i z wami rozmawiać. Bardzo za to Państwu dziękuję. Oczywiście mogą Państwo korzystać z naszego bloga, z Facebooka. Dzisiaj nie jesteśmy na Facebooku, jesteśmy tylko w pokoju Zoom. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj do nas dotarli. Jak zawsze zapraszam Państwa bardzo serdecznie do skorzystania z naszych programów i do programów ostatnich można jeszcze dołączyć. Tutaj jest cała długa lista programów. Z tego co wiem, to miejsca są chyba tylko w trzech. O jednym programie dzisiaj więcej powiemy, ale to później, jak dołączy nasza koleżanka z zespołu, która odrobina o tym programie poopowiada. Jeżeli ktoś z Państwa już się do jakiegoś programu zapisał, to jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Proszę Państwa, od niedawna w Centrum Edukacji Obywatelskiej dostępny jest podcast Po Dzwonku. To już trzeci odcinek. Gościnią trzeciego odcinka jest Joanna Roszak. W tym odcinku rozmawiamy o stresie w pracy w szkole, ale stres to tylko jedna strona, więc przechodzimy od stresu do sensu i radości uczenia i pracy w szkole. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie słuchał, nie miał okazji, albo w ogóle nie wiedział, że CEO jest podcast, to ja serdecznie zapraszam. Aneto, jeśli możesz mnie wesprzeć i wrzucić link na czat, będę ci bardzo wdzięczna. Jeśli ktoś z Państwa miał okazję posłuchać, to ciekawa jestem, jakie są Państwa refleksje na ten temat. Oczywiście będą zaświadczenia, jak zawsze, po naszym webinarium. Każda osoba zarejestrowana, czyli każda osoba, która jest z nami w pokoju, w zakładce mojej aktywności znajdzie zaświadczenie z tego wydarzenia. Prosimy o cierpliwość. Potrzebujemy przynajmniej jednego dnia, żeby tam wszystkie odklikać potrzebne przyciski, żeby Państwa zaświadczenie było tam dostępne. Tak jak powiedziałam, wspaniali goście i gościnie, które dzisiaj ze mną są. Ania Milati, nauczycielka języka polskiego i języka polskiego jako obcego w Szkole Podstawowej w Gdańsku. Witam cię serdecznie, Aniu. Jakub Wolny, nauczyciel i pedagog specjalny, również wicedyrektor w Szkole Specjalnej w Sosnowcu. Witam cię serdecznie, Jakubie. Dzień dobry Państwu. Krystian Antczak, nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej w Poznaniu, również trener piłki nożnej. Witam cię, Krystianie, serdecznie. Dzień dobry. Jak już wspominałam, jest ze mną również Aneta Derda. Będziemy wspólnie to webinarium dla Państwa dzisiaj prowadzić. Plan wygląda tak. Na początku przyjrzymy się wielkiej górze lodowej i zastanowimy się, skąd bierze się brak zaangażowania. Pewnie nie przyjrzymy się wszystkim możliwym powodom, ale spróbujemy tą górę lodową trochę od spodu pooglądać. Zastanowimy się, jakie są wykluczenia, na które są narażone dzieci w polskiej szkole i spróbujemy odpowiedzieć na potrzeby uczniów i uczennic. Moi dzisiejsi goście, mam nadzieję, pokażą Państwu mnóstwo sprawdzonych, prostych,
narzędzi do tego, jak odpowiadać na takie potrzeby. I cała druga część naszego spotkania będzie właśnie takim metodą, dobrym praktyką i doświadczeniom szkolnym poświęcona. Czy Państwo są gotowi? Czy każdy już ma coś do picia, jedzenia, kocyk, bo może u Państwa jest zimno, nie wiem, ciemno. Proszę dać znać, jak wyglądają przygotowania do dzisiejszego spotkania. Góra lodowa, o której wspomniałam. Na górze widzimy to, co obserwujemy, to, co jest widoczne gołym okiem, nieuzbrojonym okiem. Wszyscy są gotowi. Bardzo dziękuję Pani Alicjo. Ja dzisiaj mam jakiś trudny dzień i potrzebuję Państwa wsparcia w tym dzisiejszym webinarium. Co może być przyczyną tego braku zaangażowania, Państwo mogą zobaczyć pod linią wody. Tam możemy znaleźć niestabilną sytuację finansową, czyli po prostu biedę. Nie wszystkie dzieci, które chodzą do szkoły, są w dobrej sytuacji finansowej. Możemy też widzieć, że są to doświadczenia migracji i uchodźstwa. Mamy doświadczenie, że w polskich szkołach jest bardzo dużo uczniów i uczennic z Ukrainy. Mogą to być specjalne potrzeby edukacyjne, będziemy o nich dzisiaj mówić. Mogą być to różnorodne ograniczenia związane z ciałem. Wiemy, że jest nadwaga wśród polskich dzieci. Wiemy też, że do szkoły chodzą uczniowie i uczennice, którzy zmieniają się ich ciało, ponieważ dojrzewają, czyli przechodzą z okresu dzieciństwa w okres adolescencji. Bardzo często brak zaangażowania będzie łączył się również z brakiem poczucia bezpieczeństwa. O tym też będziemy trochę dzisiaj rozmawiać. Będziemy mówić o wykluczeniu komunikacyjnym, bo jak wiemy, język polski dla wielu dzieci w szkołach nie jest językiem pierwszym, ale również wykluczenia komunikacyjne mogą dotyczyć innych grup uczniów i uczennic. Depresja, o której jest bardzo głośno, dzięki raportowi Młode Głowy, ale ta depresja może dotyczyć nie tylko uczniów i uczennic, ale może na przykład dotyczyć rodzica albo rodzeństwa. I to też może być kwestia, z którą uczeń, uczennica musi się zmierzyć. Jest również przemoc. To może być przemoc rówieśnicza, może to być sytuacja przemocowa w domu, może to być również przemocowy nauczyciel i nauczycielka. To też się może zdarzyć. Więc jak Państwo widzą, jest tego bardzo, bardzo dużo. Przyjrzymy się dzisiaj tylko niektórym wykluczeniom, bo jak Państwo wiedzą, nasze webinarium musi się skończyć mniej więcej do 20:30. Nie jesteśmy w stanie przyjrzeć się wszystkim tym aspektom. Spróbujemy przynajmniej części. Bardzo bliskie mi jest wykluczenie komunikacyjne z bardzo wielu aspektów. Przyjrzyjmy się wykluczeniu komunikacyjnym. Zróbmy sobie takie ćwiczenie na początek. Mam nadzieję, że nas rozgrzeje. Aniu, bardzo proszę, żebyś nas wprowadziła w temat wykluczenia komunikacyjnego. No właśnie, to jest zadanie takie małe dla Państwa. To znaczy, przed Państwem tekst w języku serbskim, czyli języku indoeuropejskim, języku południowosłowiańskim, a zatem języku z naszej rodziny języków i języku, który jako tako powinniśmy rozumieć, bo przecież i słowa podobne, i struktury podobne, i język również jest językiem fleksyjnym, odmiennym, czyli to, czego oczekujemy od naszych uczniów z Ukrainy. Przecież te nasze języki są takie podobne. Przecież te nasze języki mają podobne słowa. Przecież te nasze języki mają podobne struktury gramatyczne nawet. I na podstawie tego tekstu, to jest coś mniej więcej, co nasi uczniowie choćby z Ukrainy, z Białorusi mogą zobaczyć, ale nie tylko oni. Zaraz może jak Państwo sobie tak przeczytają, chciałabym, żeby, już nie będę pewnie Państwa tutaj pytać, ale gdyby tak Państwo sobie popatrzyli na ten tekst, spróbowali tak sami sobie odpowiedzieć, o czym jest ten tekst, czy potrafią Państwo wskazać, kto jest bohaterem tego tekstu, czy tych bohaterów jest więcej, o czym nasi bohaterowie rozmawiają, a być może jest to tylko jeden bohater, który coś mówi. Bo z takim, kiedy prezentujemy naszym uczniom czasami jakieś zadania do zrobienia, teksty do przeczytania, kiedy coś do nich mówimy, to chyba czasami jest tak, że oni właśnie mniej więcej coś takiego widzą lub słyszą. I to nie tylko uczniowie, którzy mają odmienne doświadczenie, jeśli chodzi o język rodzimy, ale nawet uczniowie choćby z dysleksją, którzy czasami w swoim takim rozproszeniu, sami w innym być może sposobie skupienia mają czasami problem,
żeby to, co my im chcemy powiedzieć, pokazać, zasugerować, żeby odczytać właściwie tekst, który my im chcemy dać, czy to tekst mówiony, czy to tekst pisany. Mam nadzieję, że Państwo sobie tu już przejrzeli ten tekst i jestem ciekawa, czy trafili Państwo w to, o czym jest ten tekst. Kasiu, myślę, że możemy przerzucić slajd. Ja widziałam, że tu się pojawiały ciekawe odpowiedzi. Ja jak się zmierzyłam z tym tekstem, to ta myśl nie była dla mnie problemem, ale co dalej, to już było gorzej. Tak, ale faktycznie Państwo piszą tutaj, że o myszce. Tak, było coś o myszce, rzeczywiście. Ale właśnie, no nie zawsze mamy możliwość skorzystania z tłumacza. Jest oczywiście pies, ale mają Państwo już tutaj tłumaczenie, że mama mysz spaceruje ze swoim dzieckiem w domu. Nagle słyszą kota. Maleństwo jest bardzo przestraszone, kot się zbliża, mama mysz mówi do mojej myszki, nie bój się i słuchaj dobrze. Przed zdumioną myszką zaczyna szczekać. Hał, hał. Teraz kot boi się i szybko ucieka. No i mama mysz mówi do mojej myszki, widzisz, jak użyteczne jest być dwujęzycznym. I ten humorystyczny tekst, myślę, że tam trochę pokazuje to, z czym mierzą się nasi uczniowie. To znaczy, rozumieją poszczególne słowa, rozumieją czasami nawet wszystkie słowa odseparowane, a jednak mają trudności ze zrozumieniem całości. Może dlatego, że tekst czasami jest trudniejszy, może dlatego, że zbyt szybko wypowiedziany, czy zbyt nie wiem, szybko napisane, że mają zbyt mało czasu na to, żeby się z tym tekstem zapoznać i jakby bardziej w niego wgryźć. A jednocześnie, szczególnie na przykład uczniowie z głęboką dysleksją, myślę, że mogą często też widzieć w tym tekście, nawet napisanym po polsku, coś, co Państwo widzą w języku serbskim. Te litery czy te słowa układają się nieco inaczej. To jest jedna z przyczyn, dlaczego ci nasi uczniowie czasami są tak bardzo zniechęcani. Dlaczego są tak bardzo zniechęcani? Bo po prostu nie rozumieją. Czy to nie rozumieją właśnie języka, czy nie rozumieją, bo tekst jest zbyt skomplikowany. I może być to jedna z takich przyczyn, dlaczego nie chcą wziąć udziału jakoś bardziej aktywnie w lekcji, dlaczego nie chcą odezwać się, a czasami nawet po prostu odpowiedzieć na jakieś pytanie. Więc myślę, że to jest taka jedna z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy pracujemy z uczniami o różnych potrzebach, że coś, co nam się wydaje jednak proste, że coś, że znaczy proste albo nam się, albo jakoś, bo tekst jest dość mocno przecież uproszczony, to wydaje się, że jednak to jest taka. Że może warto mieć tego świadomość, że to, co dla nas jest proste, niekoniecznie musi być łatwe dla naszych uczniów. Doświadczenie językowe zawsze pokazuje mi, że to wcale nie jest tak, że języki są do siebie tak szalenie podobne, a nawet jeśli są podobne, to jednak zawsze są różne. Krystianie, wiem, że ty chcesz nam opowiedzieć o tym przejściu pomiędzy edukacją wczesnoszkolną a edukacją przedmiotową w czwartej klasie. I tu komunikacyjnie też są dla uczniów różnego rodzaju trudności. Tak, no bardzo często wykluczenie komunikacyjne możemy zauważyć w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy uczniowie przychodzą po wakacjach do szkoły i jest to tak naprawdę inna szkoła niż ta, którą mieli przed wakacjami, tak? Uczniowie mają nowego wychowawcę, nowych nauczycieli przedmiotowych, pojawiają się nowe polecenia na lekcjach i dużo więcej już zaczyna się od nich wymagać. Wcześniej wszystkie lekcje albo jakaś część tych lekcji, większa na pewno, były prowadzone przez jedną panią nauczycielkę. W czwartej klasie się to zmienia. Niektóre dzieci być może nie są jeszcze gotowe, dojrzałe na tak duże zmiany. Stąd zaczynają się pojawiać wykluczenia, na przykład komunikacyjne. Na wychowaniu fizycznym wykluczenie komunikacyjne objawia się tym, że dotychczas WF był prowadzony przez panią, która no nie specjalizowała się stricte w prowadzeniu lekcji WF-u.
Stąd te lekcje były takie, można to nazwać, bardzo podstawowe. Co mam na myśli, mówiąc podstawowe? To, że w czwartej klasie są już inaczej organizowane. Wprowadzane jest odpowiednie ustawienie grupy, pojawiają się nowe nazwy ćwiczeń, zwiększa się intensywność tych lekcji. No i lekcje nie są już prowadzone typowo w formie zamkniętej, ścisłej, a pojawia się więcej formy zabawowej, tak? Forma zamknięta, ścisła, no to są to zadania, które nauczyciel pokazuje, a uczeń wykonuje to samo, co nauczyciel, tak? Bez żadnej ingerencji własnej. Pojawiają się również ćwiczenia w grupach, tak? I zwracana jest uwaga na dokładność wykonywania tych ćwiczeń. I wszystkie te sytuacje, których jest dużo, powoduje u dzieci pewnego rodzaju wycofanie, brak pewności siebie. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne w tej sytuacji. Ja pamiętam, że dla mnie zawsze największą trudnością, jak rozpoczęły się lekcje WF-u jako nauczanie przedmiotowe, były te różne trudne nazwy. Ja teraz zacytuję przewrót w tył i przewrót w tył, a ja zawsze myślałam, że ja umiem robić fikołki. Więc takie nowe słowa, które się pojawiają nagle i atakują uczniów i uczennice, mogą być właśnie tym elementem przytłaczającym i wykluczającym, szczególnie jeśli nie jest to język pierwszy, bo dochodzi cały zestaw zupełnie nowych słów. Kubo, a jakie jest Twoje doświadczenie? Bardzo powiedziałabym inne niż doświadczenie szkoły masowej, prawda? I od razu pytanie jest też do Ciebie. Tak, znaczy no ja rzeczywiście temu się przyglądam no z różnych perspektyw i tak gdybym miał powiedzieć, to widzę takie dwie chyba duże kategorie wykluczenia komunikacyjnego. Jedne, które sobie roboczo nazywam takimi no, obiektywnymi czynnikami, które no, tutaj już wspomniane różnice językowe. Gdzieś tutaj widzę na czacie przytoczone wykluczenie komunikacyjne z uwagi na niepełnosprawność, czy taką konstytucję. Gdzie tutaj no, bez wątpienia można wymienić afazję, można wymienić zaburzenia ze spektrum autyzmu, zwłaszcza te głębsze, dla których osiowe są tak naprawdę nieumiejętność nawiązywania komunikacji. Ale myślę sobie, że z perspektywy szkoły ogólnodostępnej najbardziej kluczowe będą wszystkie te trudności, które wynikają ze specyficznych trudności w uczeniu się. Z wymienionej tu wcześniej dysleksji, z problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym, z korowymi zaburzeniami w widzeniu. I tak dla dysleksji, no to w ogóle jakakolwiek praca, czy w ogóle ten kanał komunikacyjny, jakim jest słowo pisane, jest znacznie utrudniony. Rozumienie wszelkiego rodzaju poleceń, na przykład, nie wiem, zadań z treścią z matematyki. Już samo odczytanie tego może być kłopotliwe z uwagi na mylące się podobne literki, a nie wspominając w ogóle o rozumieniu takiego tekstu. Podobnie w przypadku przetwarzania słuchowego, no to tutaj centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, no w pewnym sensie uszkodzony jest ten kanał słuchowy i rozumienie poleceń wydawanych przez nauczyciela, chociaż de facto słyszymy prawidłowo, to tak naprawdę nie umiemy ich prawidłowo przetworzyć i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie właściwie odpowiadać na te polecenia nauczycieli. Podobnie jest z kolejnymi zaburzeniami widzenia, gdzie znowu cały ten kanał wzrokowy jest mocno uszkodzony i tak naprawdę możliwość analizowania różnego rodzaju takich no, obrazowych czynności, mimo dobrego wzroku wydawałoby się, tak naprawdę jest to bardzo utrudnione. Natomiast widzę też jeszcze taki subiektywny tutaj, subiektywną przestrzeń, która odnosi się głównie do dzieciaków, które są niediagnozowane. No bo ta grupa uczniów z orzeczeniami czy z opiniami, ona w jakimś sensie jest dokreślona. My jako nauczyciele w pewnym sensie wiemy, okej, okay, to zachowanie, ta nieumiejętność, ona wynika najprawdopodobniej z dysleksji, czy z niepełnosprawności intelektualnej, czy z czegokolwiek innego. Natomiast w przestrzeni uczniów niediagnozowanych jest to przestrzeń pewnego domysłu i naszej interpretacji tego zachowania. I o ile nauczyciel zinterpretuje to jako rzeczywiście pewną wskazówkę do specjalnych potrzeb edukacyjnych, no to jest szansa na to, że wdroży no, jakieś tutaj sensowne metody wsparcia, tak? Uproszczenie tekstu, deskrypcje dla uczniów właśnie z skorowymi zaburzeniami widzenia, pomoce wizualne dla dyslektyków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast istnieje takie prawdopodobieństwo, że nauczyciel te trudności zinterpretuje jako bycie niegrzecznym, bycie leniwym, złośliwym.
No i to niestety znacząco zaburza właśnie proces komunikacyjny i może prowadzić do różnego rodzaju wykluczeń, dlatego że to często zachowanie właśnie niegrzeczne i złośliwe bardzo często jest wołaniem o pomoc. I w tym kontekście, no właśnie ten dzieciak bardzo często z tej pomocy jest wykluczany, to tak w takim błyskawicznym skrócie. Dziękuję Ci, Kubo. My właśnie dlatego dzisiaj tą górę lodową wyciągamy spod wody, żeby otwarcie mówić o tym, że to może być zdecydowanie coś więcej niż tylko to, co widzimy. Czyli tak jak powiedziałaś, pojęcie zdefiniuj też niegrzeczny, to możemy tutaj, wiem, że posługujesz się pewnego rodzaju uproszczeniem, ale to ma być kwestia właśnie łatki czy etykiety, którą uczniowi i uczennicy chętnie w takich sytuacjach przyznajemy. No tak, no to są wszyscy ci uczniowie, którzy przeszkadzają w jakiśkolwiek sposób w zamyśle nauczyciela, czy w jego po prostu prowadzenia lekcji. No. Jak najbardziej. A to od komunikacji przechodzimy do ciała. Ten temat ciała mi osobiście, jako nie nauczycielki pracującej w szkole, ale osoby, która ma w domu dojrzewającą młodą kobietę, która jeszcze niedawno była dziewczynką, i te dla mnie ograniczenia, które ja widzę właśnie z tym ciałem związane, to jest to ciało, które po prostu się zmienia. I jej potrzeba zakrywania swojego zmieniającego ciała jest ogromna. Więc to jest, ja to postrzegam jako olbrzymie ograniczenie, które nie tylko na lekcji WF-u, ale również na innych przedmiotach może być przez nauczyciela, nauczycielkę odbierane jako niechęć do zaangażowania się. Noszenie obszernych ubrań na pewno nie sprzyja aktywnościom fizycznym w szkole. Krystianie, ja wiem, że ty chciałeś powiedzieć o ograniczeniach na przykładzie ucznia z niedowładem ręki. Tak, mam ucznia w 4. klasie szkoły podstawowej z niedowładem ręki. Jest to niedowład ręki spowodowany jakimiś nieprawidłowościami w układzie nerwowym, a na lekcjach WF-u objawia się to tym, że taki uczeń dłużej się przebiera, ma trudności z wykonywaniem podstawowych ćwiczeń ogólnorozwojowych. Ćwiczeń z piłkami czy utrzymaniem równowagi podczas biegu. Uczeń nosi ortezę na rączce. Gdzieś to mu ma pomagać, tak, w wykonywaniu właśnie tych podstawowych ćwiczeń. Natomiast no, ma trudności z tym. Z tego co wiem, mama się ze mną kontaktowała. Uczeń chodzi na rehabilitację. Ale mama nie chciała go zwalniać z WF-u, co uważam za bardzo dobry pomysł, tak? Bardzo dobrą decyzję, ponieważ dzieci w 4. klasie mają 4 godziny WF-u u mnie w szkole. No i to na pewno jest jakiś pomysł też na to, żeby to dziecko ciągle było w ruchu, tak? Musi tą rączkę trenować. Robi sobie swoje ćwiczenia we własnym tempie. Ma też na pewno bardzo mądrych kolegów w klasie, którzy są świadomi tego, że on jest troszkę wolniejszy, troszkę mniej sprawny od nich. Dlatego bardzo mu pomagają na lekcji. Nie ma żadnej dyskryminacji w związku z tym w klasie, wręcz w drugą stronę, bardzo, bardzo są opiekuńczy i tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo mu pomagają nawet w przebieraniu się w szatni, gdzie na pewno on by chciał sobie sam to wszystko zrobić, bo na pewno to jest dla niego też krępujące. Gdzieś zauważam na lekcji WF-u to, że on troszeczkę się wycofuje, gdzieś tam staje z boku, czeka na moje polecenie, tak? Jakie ma tam dodatkowe dostać ćwiczenie. No bo tak jak powiedziałem, no nie może wykonywać w pełni tych ćwiczeń, co wykonują inne dzieci. No dlatego trzeba mu organizować tą lekcję troszeczkę indywidualnie.
Wiem, że o Tak. tym, jak organizować dla dzieci, które mają ograniczenia związane z ciałem, przykłady masz dla nas przygotowane. Ja tutaj się Tak. zatrzymam, bo teraz mówimy, próbujemy zobaczyć tą sytuację z wielu, wielu perspektyw. Do niej na pewno wrócimy. Kubo, jakie są Twoje doświadczenia ograniczeń związanych z ciałem? Domyślam się, że są szerokie i jest ich dużo. No tak, znaczy ja pracuję z młodzieżą i z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie tych takich poważnych niepełnosprawności ruchowych jest dużo. Mamy dużo dzieci na wózkach inwalidzkich, no, które są to obiektywną, dużą trudnością w ogóle w angażowanie się w różnego rodzaju aktywności w szkole. Jak patrzę po różnego rodzaju placówkach, to wiele takich barier architektonicznych często jest zniesionych, ale to nie wszystkie. Takim najlepszym przykładem jest taka nasza sąsiedzka tutaj szkoła, która no, ma piękny podjazd, natomiast ten podjazd prowadzi do poziomu pół. I żeby się dostać do jakichkolwiek innych pomieszczeń niż gabinet pielęgniarki i stołówka szkolna, trzeba pokonać kilkanaście schodów. Natomiast kiedy myślę sobie o tym, co niesie ze sobą poruszanie się na wózku, co ono może nieść, no to jakby widzę no właśnie taką często niemożliwość uczestniczenia w różnego rodzaju aktywnościach. Często nie da się pojechać do różnego rodzaju wycieczki, czyli tam, gdzie tworzone są bardzo ważne, takie mniej formalne, nieedukacyjne relacje ze swoimi rówieśnikami. No, to takie dosyć oczywiste się wydaje, że ten wózek mocno, mocno ogranicza. No na pewno to, o czym Krystian mówił, ta kwestia zwolnień z WF-u, tak? Czyli uczestniczenia w tego rodzaju aktywnościach. I to nieuczestniczenie w tych aktywnościach, ja widzę taką jeszcze jedną, znowu gdzieś taką trochę bardziej dyskretną, czy może mniej oczywistą, jest, tu pozwolę sobie posłużyć się przykładem uczniów dyspraktycznych, takich, którzy mają duże problemy z planowaniem motorycznym, czyli zaplanowaniem sobie jakiegoś konkretnego ruchu. I na przykład na zajęciach WF-u to może być problem z przejściem toru przeszkód. Oni teoretycznie rozumieją, wiedzą, widzą, są na pierwszy rzut oka w pełni sprawni fizycznie, natomiast nie potrafią wykonać pewnych czynności, ponieważ no, mają słabą orientację w schemacie swojego ciała, no i jakby to ciało jakby nie do końca współpracuje z ich wolą. I bardzo często pojawia się u tych uczniów, ja mam trochę takich swoich doświadczeń z wczesnego wspomagania, żeby nie dopuścić do jakiegoś rodzaju, nie pokazać swojej słabości, swojej nieumiejętności, oni bardzo często, a przynajmniej część z nich, maskuje to jakby samemu wchodząc w różnego rodzaju takie zachowania. No, różnego rodzaju wygłupy, no tak to kolokwialnie nazwę, po to, żeby jakby odzyskać swego rodzaju kontrolę nad swoją porażką, tak to nazwijmy. W konsekwencji tak naprawdę oni sami się bardzo często wykluczają z możliwości udziału w różnego rodzaju zachowaniach. Więc to wykluczenie może być takie mocno zewnętrzne, ale ono też może wynikać no, z takiej trochę obrony własnego ja. Przed oceną nauczycielską, czy oceną rówieśniczą i wchodzeniem właśnie w różnego rodzaju zachowania, nazwijmy je trudne, po to, żeby się nie ujawnić, żeby zamaskować tą swoją nieumiejętność. Dziękuję Ci bardzo. Aniu, jakie są Twoje doświadczenia w temacie tych ograniczeń związanych z ciałem? Pracując w szkole publicznej z oddziałami integracyjnymi, również oczywiście spotykam się tutaj jakby w klasach, w których uczę, jest wielu uczniów, którzy czy to poruszają się na wózku, czy mają ograniczenia związane z ruchem, ale ostatnio mam takie dość coś, w czym raczkuję, ponieważ w dwóch klasach, w których uczę, obecnie są uczniowie z niedosłuchem. I w jednej z klas, którą uczyłam poprzednio, była osoba z niedowidzeniem. I w klasie, czyli w szkole publicznej jest to czasami o tyle problem, że no te warunki nie są na pewno dostosowane do takich do potrzeb tych uczniów. To znaczy, choćby w klasach, w których mam uczy obecnie osoby z niedosłuchem, jedna klasa jest bardzo dobrze zorganizowana i rzeczywiście chłopiec, który nosi aparat, słabo słyszy, zaprzyjaźnił się z chłopcem, który jest obok niego i w razie czego, kiedy na przykład w klasie jest szum i on nie dosłyszy.
albo ja nie daj Boże, zapominając o tym, że on potrzebuje też widzieć to, co ja mówię, widzieć moją twarz, kiedy na przykład daję jakieś polecenia, bo przyznaję, że jeszcze sama nad tym pracuję. To znaczy, czasami coś mówię, nawet się odwracając, czy to bokiem, czy tyłem, a ten chłopiec tego po prostu nie widzi. Akurat w tej jednej klasie jego przyjaciel natychmiast mu to przetwarza, to znaczy patrzy na niego i mu to mówi. I to jest rzecz dla mnie absolutnie taka niezwykła, której teraz doświadczyłam, ponieważ dopiero w tym roku zaczęłam uczyć tę klasę. Natomiast w drugiej klasie, której uczę już nieco dłużej, niedosłuch wyszedł u dziewczynki dopiero w tym roku tak naprawdę zaczęła nosić aparat. Wcześniej dość często ona po prostu była na zajęciach właśnie nieskupiona, nieskoncentrowana. My nie wiedzieliśmy dlaczego, co się dzieje. Była bardzo często taka też opuszczała lekcję oczywiście z wielką, dlatego że to był dla niej stres, bo ona nie do końca wiedziała, co się dzieje na tych lekcjach. I ten choćby, i ona z kolei nie miała takiego wsparcia po stronie kolegów. My dopiero teraz jakby pracujemy nad tym, żeby nauczyć się z nią pracować i żeby ona się nauczyła z nami pracować, więc jej taka niechęć do odzywania się, to, że w związku z tym, że miała sama niedosłuch, na przykład ona mówi niezwykle cicho. Nigdy się nie chce odezwać, bo tak cichutko mówi, że jest to, że w tej chwili tak naprawdę często potrzebuje suflera. Znaczy, albo ja stanę bliżej i na przykład to wypowiem głośniej, co ona chciałaby powiedzieć, bo wiedzę, oczywiście ma tyle tylko, że brak jej, jakby to ograniczenie związane ze słuchem, że ona ma problem z dostosowaniem głośności swojego głosu, a jednocześnie też z usłyszeniem jest dla niej kłopotem. A z kolei, jeśli chodzi o tutaj też doświadczenia wzroku, jakby gorszego wzroku w szkole podstawowej, takiej publicznej, rzeczywiście jest to problem, bo tych pomocy, które mogłyby nas wesprzeć, jest niewiele. Są wprawdzie powiększone podręczniki, z których uczeń może korzystać, ale nie wiem, czy Państwo widzieli, jakiego one są rozmiaru. To są książki 2 czy 3 razy większe niż normalne podręczniki, a zatem uczeń na przykład ich nie może ze sobą nosić, raczej muszą zostawać w sali, bo nie miałby takiego plecaka. Tak? Więc jest to oczywiście też rzecz, z którą uczniowie tacy często muszą się mierzyć. Na zasadzie koledzy się śmieją, że on po prostu ma ogromny podręcznik, który jest naprawdę trzy razy większy niż normalnie, przynajmniej takie, które do nas trafiają. Oczywiście jeszcze jakby jedną rzeczą, taką dość nieprzyjemną w tym wszystkim, jest to, że te podręczniki trafiają 1,5 miesiąca po rozpoczęciu roku szkolnego. Wszystkie dzieci mają podręczniki od 1, 2 września, a uczniowie ze specjalnymi potrzebami dostają je zgodnie z zamówieniami 1,5 miesiąca później. Więc to jest jakby taka rzecz, która też te dzieci wyklucza, też im to utrudnia i na pewno nie sprzyja takiej normalnej pracy. Myślę, że odpowiedzią na to jakąś taką protezą czy kolankiem, jak to dzisiaj wszystko nazywałam, że to jest takie kolanko do, mogą być e-podręczniki, które gdzie na ekranie możemy powiększyć po prostu stronę, co może być odpowiedzią. Wiadomo, że łatwiej czyta się z papieru niż z ekranu, to jest na pewno truizm, który Państwo wiedzą, ale może to jest rzeczywiście odpowiedź, żeby też nie nosić tych olbrzymich, bardzo ciężkich książek. Ja szczerze powiedziawszy, przed rozmową z Anią nie zdawałam sobie sprawy, że tak olbrzymie podręczniki w szkole w ogóle istnieją. Tutaj Państwo potwierdzają to, co Aniu mówisz. Ciekawy jest również wątek wycofania się z aktywności na WF-ie, ale do tego myślę, że Pani Ewo to będzie idealnie ilustrowało to, co my za chwilę będziemy chcieli pokazać jako przykłady uczniowskie przyczyn niezaangażowania w działania szkolne, to za chwilę, nie wyprzedzając, przejdziemy jeszcze do trzeciego obszaru, którym będziemy się dzisiaj zajmować, czyli bardzo dużego tematu, jakim są specjalne potrzeby edukacyjne. Ja nawet jestem gotowa tutaj jeszcze poszerzyć tę kategorię i mówić o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, żeby jeszcze zaprosić do tej grupy uczniów i uczennice, dla których język polski jest językiem nowym,
pierwszym, nie pierwszym, albo kolejnym, bo teraz sposób nazywania to już będzie zależało od tego, jak to, na co się umawiamy w szkole. Ja bardzo lubię określenie język polski jest językiem nowym. To jakoś tak brzmi bardzo pozytywnie. Często uczniowie wyznają więcej niż jeden język oprócz języka polskiego. Te specjalne potrzeby, tutaj wiem, że Krystianie, miałeś przygotowane dla nas konkretne podpowiedzi, jak pracować. Myślę, że to jest bardzo uniwersalne, nie tylko na lekcje WF-u. Nie wiem, czy się słyszymy, Krystianie? Tak, słyszymy się. Przepraszam. Tak, czasami się to zdarza, trudności z internetem to specjalne potrzeby edukacyjne albo zróżnicowane potrzeby edukacyjne, co może być wykluczeniem, o tym dzisiaj rozmawiamy. Wiem, że przygotowałeś dla nas takie podpowiedzi, jak pracować, co jest już będzie naszym powoli wstępem do dobrych praktyk. Tak, no ja tutaj też troszkę posłużę się tym, jeśli mogę oczywiście, przykładem dzieci z Ukrainy, tak? Ponieważ dzieci z Ukrainy szczególnie narażone są na różnego rodzaju wykluczenia. Aby pomóc im troszkę odnaleźć się w tak dynamicznym środowisku, jakim są lekcje wychowania fizycznego, należy działać w grupach, tak? Próbować łączyć ich w pary, w trójki, nawet tej samej narodowości. Dzieci z Ukrainy mają tendencję do tego, że łączą się właśnie, mówiąc oczywiście tak w cudzysłowie, narodowościowo, tak? Ze względu właśnie na wykluczenia komunikacyjne. Łatwiej jest im porozmawiać właśnie z kimś takim niż z kimś, kto rozmawia w innym, jeszcze może nieznanym języku, tak? Podczas tłumaczenia danych ćwiczeń warto mówić krótko i zwięźle, tak? A przede wszystkim wykonywać pokaz ćwiczeń. Dziecko uczy się patrząc, tak? Nie zawsze to, co do niego mówimy, do niego dotrze. Jeśli zobaczy, jak wykonać dane ćwiczenie, na pewno będzie próbował je powtórzyć. Co jest najważniejsze z tych wszystkich przykładów, to, że należy dzieciom zbudować bezpieczne i przyjazne środowisko, tak? Dzieci muszą się czuć na naszych lekcjach, no, bezpiecznie. Nie należy wywierać na nich niepotrzebnej presji, unikać negatywnych emocji, oczywiście nauczycielom, bo też się takie zdarzają, tak? I nie tylko w stosunku do nich, ale i do wszystkich, żeby oni wiedzieli, że są traktowani równo, a nie jakoś też specjalnie, prawda? Przez wykluczenia, które towarzyszą uczniom i uczennicom z Ukrainy, dzieci te będą schowane na lekcjach, gdzieś tam się będą próbowały ukryć za kimś, za plecami, niechętnie chcą brać udział w niektórych aktywnościach, co powoduje, że nie mogą w pełni wykorzystać tego swojego potencjału, bo na pewno jakiś potencjał każdy ma, tylko trzeba go odkryć, że tak powiem, tak? I wtedy dzieci w klasie od razu wyczują taką osobę. Nie będą chciały wybierać takich osób do swoich drużyn gdzieś tam. Stąd powinno się unikać takiego klasycznego wybierania przez dzieci zespołów. Warto pomyśleć na przykład o losowaniu zespołów, aby nie zamknęły się jeszcze bardziej przez to, że są wybierani jako ostatni. Są naprawdę różne sposoby wybierania zespołów, gdzieś tam wybierać dla kolegi zespół, właśnie poprzez losowanie, poprzez kolor koszulek, kolor butów. No, ale też myślę, że o tym troszkę później powiem podczas budowania lekcji. Dziękuję ci bardzo. Poprosiłabym ciebie, Kubo, żebyś ty się podzielił swoim doświadczeniem z tego tematu. Ja nie wiem, czy ja mogę to pytanie w ten sposób zadać, bo to konkretnie, ja cię zapytam o hałas.
które wpływa na specjalne potrzeby edukacyjne, bo ja mam wrażenie, że zbyt ogólne pytanie do ciebie w tej materii nie będzie nam służyło. No pewnie, ja tutaj pomyślałem sobie, że podzielę się z Państwem takim moim osobistym bardzo, bardzo doświadczeniem. Część osób z zaburzeniami ze spektrum, ale nie tylko, z różnego rodzaju zaburzeniami integracji sensorycznej, posiada różnego rodzaju nadwrażliwości, w tym nadwrażliwości słuchowej. Pośród nich jest coś, co się nazywa mizofonią. To jest nadwrażliwość na różnego rodzaju dźwięki, bardzo często na dźwięk mlaskania, oddychania, przełykania. I ja jestem mizofonikiem. Mam rzeczywiście bardzo duży problem z takimi dźwiękami jedzenia, mlaskania, a mam 5-letniego syna, który rzeczywiście, no chyba zainspirowany troszeczkę ostatnio w przedszkolu, mlaszcze nieprawdopodobnie. Więc takie wieczorne nasze kolacje, które staramy się wspólnie i które bardzo często są taką jedyną naszą okazją do wspólnego pobycia ze sobą. Ja mam potężny problem, jakby, żeby w ogóle wytrzymać to. Te dźwięki sprawiają, że jakby wszystko się we mnie gotuje. Cała jakby moja uwaga jest skupiona tylko i wyłącznie na to mlaskanie, taką chęć ucieczki od tego. I kiedy myślę sobie o tym, że dzieciaki w szkole na lekcjach mogą mieć podobne problemy, mogą mieć problem z dźwiękiem pisania na tablicy, z dźwiękiem szumiącego projektora, z krokami na korytarzu, z kapiącą wodą i z wieloma innymi tego typu historiami. Jeśli one odczuwają to, co ja czuję przy maskaniu, to sprawia, że oni nie potrafią w zasadzie w żadnym stopniu się całkowicie wykluczają z uczestnictwa w lekcji. Cała ich uwaga jest skoncentrowana na uniknięciu i na jakby takim poczuciu no, kompletnego osaczenia przez te dźwięki. No co się będzie działo? Będą się wiercić, będą się poszukiwać swojego po prostu miejsca i takiego jakiejś bezpiecznej ucieczki, a tak naprawdę sytuacji, z którą nie wiedzą, że nie mogą. Tak naprawdę nie mogą wstać, nie mogą wyjść, nie mogą nic zrobić. Bardzo często kończy się to takim charakterystycznym gdzieś tutaj stymulowaniem czy próbą jakby wyłączenia sobie tego zmysłu. No, myślę sobie, że to często można w jakiś sposób próbować wesprzeć. Są różnego rodzaju stopery, takie bardzo, bardzo selektywne, takie wkładki do uszu, Kalmera na przykład. No, słuchawki są o tyle utrudniające, że fantastycznie działają, ale znowu wycinają nas z jakby stoku lekcji w pewnym sensie, więc to nieco utrudnia. Natomiast wiem, że taka nadwrażliwość na hałas, na różnego rodzaju dźwięki wydaje się być czymś małym, a jednocześnie jest czymś, co kompletnie może porazić nasze uczestnictwo w ogóle w jakiejkolwiek aktywności. Mam nadzieję, że jeszcze o aktywnym zarządzaniu przestrzenią będziemy rozmawiać. Myślę, że hałas jest takim czynnikiem, który w szkołach jest wszechobecny, jest w ogóle uznawany za jeden ze stresorów dotyczący pracy nauczyciela i nauczycielek, więc Państwo na ten hałas są również szalenie narażeni i przeszkadza on zarówno uczniom i uczennicom, jak i właśnie również nauczycielom i nauczycielkom. Aniu, to ja jeszcze w takim razie do ciebie, z twojej perspektywy nauczycielki języka polskiego jako obcego, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdecydowanie to, z czym najbardziej właśnie mierzą ci uczniowie z doświadczeniem migracji, ale też myślę, że znów nie tylko oni, to są zbyt skomplikowane teksty, zbyt skomplikowane polecenia, które my też jako nauczyciele stosujemy. I mówię też, my na zasadzie, mi też się to zdarza, pewien słowotok, który mamy, kiedy dajemy polecenia, zamiast dać krótkie, przemyślane, zwięzłe polecenia. Ubieramy je w zbyt dużą liczbę słów, ubieramy je w zbyt trudne słowa. Jednocześnie często też pewnie nie pilnujemy siebie sami, ale pewnie też trudno, żeby unikać takiego szumu komunikacyjnego. Myślę, że to, na co gdzieś, jakby z czym mierzą się nasi uczniowie, to czasami jest to, że oni nawet są gotowi, znaczy są w stanie zrozumieć proste polecenia, ale jeśli my je obudujemy właśnie, jeśli nazbyt je rozbudujemy, ono będzie wieloetapowe, będzie wypowiedziane nie w jednym zdaniu, ale w pięciu, oni się po prostu pogubią. I to samo będzie dotyczyło tekstów, z którymi nasi uczniowie się mierzą. Choćby w podręcznikach szkolnych, to też będzie troszeczkę później, jakby Państwu pewnie też pokażę.
Podręczniki szkolne rzeczywiście miewają teksty trudne również dla polskich dzieci. Więc nawet choćby uczniów ze specjalnymi potrzebami, dla nich te teksty są po prostu trudne. Często są napisane również w taki sposób, który nie pomaga w zrozumieniu. Czyli na przykład nie są wyróżniane najważniejsze informacje, nie jest jakoś odpowiednio podzielony ten tekst tak, żeby ułatwić przyswajanie informacji, a jednocześnie jest napisany często językiem niezwykle trudnym. Czyli ci uczniowie, którzy do nas przyjechali, ale też nasi uczniowie, którzy może wymagają większego wsparcia, po prostu mierzą się ze zbyt trudnymi tekstami, zbyt trudnymi i rozbudowanymi poleceniami. Jako podsumowanie, chciałybyśmy Państwu pokazać materiały dotyczące właśnie tej Wielkiej Góry Lodowej, pokazując to na trzech konkretnych, ale spreparowanych przykładach dzieci. Czyli będziemy mieli do dyspozycji trzech bohaterów i Aneto, ja Tobie oddaję głos, żebyś opowiedziała o tych potrzebach i o tych Wielkich Górach Lodowych. To jakbyś mogła pokazać może już na początek pierwszego bohatera, odpowiedzi, które zaraz się pojawią na dole pod powierzchnią wody, to są odpowiedzi, które bardzo często się gdzieś tam powtarzały w moim doświadczeniu pracy w szkole. Nie zawsze one były oczywiście powiedziane wprost, ale każdy przykład, który Państwo tutaj znajdą, to jest przykład, który gdzieś tam w mojej karierze się zdarzył. I nic, co się znajduje pod powierzchnią wody, pewnie Państwa specjalnie nie zaskakuje, natomiast chciałabym po prostu pokazać Państwu te slajdy, też żeby uczulić na to, że z zaniechęcią czy z lenistwem stoją bardzo różne rzeczy. Większość tych rzeczy będzie przez uczniów niewypowiedziana. I czasami musimy po prostu założyć, że to nie jest zła wola, tylko po prostu jakiś inny powód ważny. My robiliśmy te slajdy, wprowadzając nauczycieli do ćwiczeń i w wielu szkołach, potem, kiedy dostawaliśmy informacje zwrotne po szkoleniach, dostawaliśmy informację, że to był ten ważny moment, w którym moglibyśmy się zastanowić, co się dzieje, i już niektóre szkoły wchodziły gdzieś tam w dyskusję, rady pedagogiczne wchodziły w dyskusję o konkretnych uczniach, takich osobach, które właśnie słyną z tego, słyną w cudzysłowie oczywiście, że w różne zadania się nie angażują lub angażują się niechętnie. Jeżeli chodzi o ten trzeci przykład Oksany, to jest to przykład też jednej z moich uczennic. Uczennicy, która po roku, ona przyjechała do Polski w 2015 roku już z terenów objętych wojną wówczas. Po niecałym roku bycia w polskiej szkole, która była, wydawało nam się, bardzo dla niej przyjazna, na pytanie, jak ona ocenia swój poziom stresu, powiedziała codziennie 10 na 10. I powiedziała to nie będąc złośliwą, tylko rzeczywiście rozpłakała się gdzieś tam z tym takim ogromnym lękiem, który w sobie nosiła. I nie wiem jak Państwo, ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania przez rok codziennie przeżywając taki stres. W tej chwili dzieci cudzoziemskie, nie ma większego znaczenia, czy one odpłyną z Państwa szkoły, jeżeli mówimy o dzieciach ukraińskich, które przechodzą do innych szkół, migrują i tak dalej. Musimy sobie powiedzieć wprost, że dzieci cudzoziemskie w Polsce będą. Jeśli nie ukraińskie, to z innych krajów. Polska jest krajem coraz bardziej otwartym na migrację, jest celem migracji wielu osób, ale też celem reemigracji i powrotów z zagranicy, dzieci, które często się za tą zagranicą urodziły. Dziecko, które jest dzieckiem wychowanym za granicą, niewychowanym w języku polskim, to jest zawsze dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
to jest dziecko, które czasami jest źle zdiagnozowane, czasami w ogóle nie jest zdiagnozowane. To jest dziecko, które bardzo często jest po traumie. I trauma nie znika. Jeżeli dzieci przyjechały, duża grupa dzieci przyjechała do Polski z doświadczeniem wojennym, żyje w lęku o bliskich, to fakt, że są rok czy półtora w Polsce, nie zmienia tego, że one mają zespół stresu pourazowego, który najprawdopodobniej nie jest leczony, bo brakuje nam specjalistów. W związku z tym to, co się dzieje z dziećmi i ta czasami taka duża ich niechęć czy odsuwanie się do różnych działań może być spowodowane bardzo, bardzo ważnymi dla nich powodami. I to, co Państwu chciałam tylko pokazać, to to, żeby na te powody uczulić. Nie zawsze możemy o nie zapytać, nie zawsze wiemy, kogo możemy zapytać, żeby nie skrzywdzić dziecka, ale warto rozmawiać i warto szukać sojuszników, którzy nam w tym pomogą. Dziękuję bardzo na chwilkę. Jeszcze wrócę. Dziękuję Ci bardzo, Edna. To jeszcze jak najbardziej oddam Ci głos na zakończenie dzisiejszego spotkania. Te góry lodowe miały nas upewnić w tym, że tak bardzo dużo nie wiemy o uczniach i uczennicach, którzy przychodzą na nasze lekcje. I ja czuję, że ja jestem przygnieciona ilością informacji, które przed chwilą zobaczyłam i usłyszałam, mimo tego, że oglądałam te slajdy już wcześniej. Teraz jest ten moment, kiedy chciałabym Państwu zaproponować rozwiązanie. Oczywiście nie ja osobiście, ale goście i gościni, która dzisiaj z nami jest, czyli co my możemy robić, jednocześnie pamiętając, i Państwo o tym piszą, i ja jestem na to szalenie wyczulona, żeby Państwa nie obciążać ponad miarę, zdając sobie sprawę, że tak samo góra lodowa to jest nauczyciel i nauczycielka w polskiej szkole. Jak na poprzednim webinarium Paweł Biedny powiedział, każdy nauczyciel nosi dwa plecaczki do szkoły. Jeden to jest plecak, torba z przyborami szkolnymi, materiałami, kartami pracy, a drugi to jest jego prywatne życie, czyli jego miłości, ale też kryzysy, choroba w rodzinie albo wielki sukces. I musimy sobie, wiem, że Paweł jest, bo właśnie widzę jego komentarz na czacie. Bardzo Cię, Pawle, pozdrawiam. Bardzo ze mną to rezonuje i ja chciałam Państwa uspokoić, że to, co chcemy dzisiaj Państwu pokazać, to są małe rzeczy, drobne zmiany, które mogą pomóc uczniom i uczennicom na co dzień w klasie, a jednocześnie nie będą nadmiernym obciążeniem. Ktoś tu już pisał, że nauczyciele piszą dostosowania, ale ich nie stosują. To my dzisiaj porozmawiamy, co może nas zrobić i stosować na lekcji, żeby wszystkim było łatwiej, zarówno nauczycielom i nauczycielkom, uczniom, uczennicą w naszych szkołach. Więc dbając o czas i o siebie, Kubo, ja poproszę Ciebie, co my możemy zrobić, żeby odpowiedzieć na te bardzo zróżnicowane potrzeby uczniów i uczennic w szkole? No, postaram się coś tutaj zasugerować. Powiem Państwu, że w takim tutaj nieformalnym przekazie poproszono mnie o to, żebym powiedział Państwu o możliwości dostosowania przestrzeni przede wszystkim. I to chyba fajnie, bo kiedy myślę sobie o współczesnej pedagogice specjalnej, to ona rzeczywiście idzie w kierunku takich społecznych paradygmatów niepełnosprawności, czyli przenosi trochę odpowiedzialność, czy jakby tą sferę oddziaływań z takich działań ukierunkowanych stricte na naprawianie, w cudzysłowie oczywiście, osoby z niepełnosprawnością, na taką organizację przestrzeni, aby ona była możliwie wspierająca i pozwalała tej osobie mimo różnego rodzaju dysfunkcji i niepełnosprawności na funkcjonowanie w jej optimum. Chciałem Państwu opowiedzieć o programie OWID. A to dlatego, że gdy myślę sobie o wsparciu takim środowiskowym czy wewnętrznym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, widzę jakby dwa kierunki. Po pierwsze te, które są ukierunkowane na tą osobę i wyposażenie jej w takie technologie czy rozwiązania, które w pewnym sensie ją oprotezują, tak? Czyli mimo tej niepełnosprawności, aby mogli oni funkcjonować możliwie efektywnie. No, a z drugiej strony to są wszystkie te działania, które są ukierunkowane na samo środowisko, żeby ono też było wspierające i znosiło przynajmniej część barier. Szkoły ogólnodostępne, jak myślę, wielu z Państwa się pewnie zgodzi, nie dysponują jakimś przesadnie specjalistycznym wyposażeniem wspomagającym osoby z różnego rodzaju deficytami, jak i bardzo często same osoby z niepełnosprawnością też nie mają bardzo często takich zasobów, bo one są piekielnie drogie. PFRON, Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uruchomił mniej więcej 2 lata temu taki program, taki
w ramach swoich zadań zleconych o nazwie OGIT, Ośrodki Wsparcia i Testów. To są ośrodki, z których na chwilę obecną jest ich niewiele, ale w każdym województwie przynajmniej jeden taki się znajduje, których zadaniem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w doborze technologii asystujących i wspomagających. W Sosnowcu taki OGIT funkcjonuje, ja Państwa zapraszam. Na chwilę na czacie wyślę Państwu link do tej strony, gdzie się można z tym zapoznać. Natomiast jak to działa? Działa to na zasadzie wypożyczalni sprzętu właśnie takiego asystującego, w rodzaju protez, ale nie tylko, dla osób z niepełnosprawnością na okres około 3 miesięcy, który ma jakby pomóc im przetestować, czy to rozwiązanie rzeczywiście jest dla nich skuteczne. I myślę sobie, że to fajna okazja, żeby z tego skorzystać, zwłaszcza, że właśnie uruchamiana jest też taka wypożyczalnia centralna, czyli takie rozwiązanie, które ma objąć jakby całą przestrzeń naszego kraju. Ma być to robione w dużej mierze zdalnie, także zawsze, jeśli gdzieś Państwo dostrzeżecie taką możliwość, to można z tego skorzystać, żeby przetestować, czy na przykład takie rozwiązanie w jakiś sposób pomoże. No, OGIT-y koncentrują się głównie na niepełnosprawności wzroku i słuchu. W odniesieniu do niepełnosprawności czy deficytów słuchu do wypożyczenia są różnego rodzaju znaczy głównie swego rodzaju oprotezowanie. Dostępne są pętle indukcyjne, które wspomagają funkcjonowanie aparatów słuchowych, bo to też nie jest tak, że jak ktoś założy aparat słuchowy, zaczyna od razu słyszeć i to jest cudowne rozwiązanie. One mają szereg swoich ograniczeń, więc w OGIT-ach na pewno są różnego rodzaju takie urządzenia, które pozwalają jakby dostarczyć uczniom, czy w ogóle osobom z niepełnosprawnością ten dźwięk w jak najlepszy sposób. Są to pętle indukcyjne, są to systemy takie nadawcze, które pozwalają jakby na bezpośrednie przekazywanie naszego głosu do uczniów. Są różnego rodzaju komunikatory, zwłaszcza dla osób niemówiących, spektrum autyzmu. Dostępne są mówiki, GoTalki, całe tutaj spektrum tego typu rozwiązań. Dla osób z poważnymi niepełnosprawnościami, to myślę przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, które mają duży problem komunikacyjny. Są takie postaci, na przykład mózgowa, która niestety wiąże się z bardzo poważnym obciążeniem narządu ruchu, a jednocześnie z pełnosprawnością intelektualną. Ja miałem taką uczennicę, Ewę, która przez wiele lat była uważana za osobę zupełnie głęboko niepełnosprawną, po czym okazało się, że ona jest w pełni sprawna intelektualnie. I w tej chwili dzięki eye trackerowi, czyli takiemu urządzeniu, które pozwala na obsługę komputera za pomocą ruchów gałek ocznych, ona się z nią kontaktuje i od jakiś czas pisze mi na Facebooku, co tam pani Kubo u pana. I tego typu sprzęt jest w OGIT-ie dostępny. OGIT-y oferują także pewnego rodzaju konsultacje i wsparcie w doborze. To nie jest tylko tak, że musisz sobie wybrać, tylko to zawsze jest pewien proces konsultacji z ekspertem. Dla osób niedowidzących, niewidomych jest ogromna ilość różnego rodzaju technologicznego wsparcia. Są to powiększalniki, małe tableciki, które pozwalają na powiększanie. Tutaj odniosę się do tych wielkich książek, tak, dzięki właśnie takim przenośnym powiększalnikom czy lupom, no możliwe jest po pierwsze dosyć łatwe powiększanie tekstu. Bardzo często te powiększalniki są także wyposażone w takie oprogramowanie pozwalające na odczytywanie tekstu, czyli one dodatkowo jeszcze mogą do ucha podać na przykład transkrypcję tego, co jest zapisane. Są różnego rodzaju urządzenia do odczytywania, to takie długopisy, które czytają czytacze i czytniki, które po prostu odczytują tekst zapisany. Wypożyczenie tego sprzętu jest oczywiście zupełnie nieodpłatne. Na 3 miesiące standardowo, można przedłużyć do pół roku. OGIT-owcy też, z tego co wiem, starają się podpowiedzieć, gdzie ewentualnie można się zwrócić z taką prośbą czy z intencją uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego, bo ten sprzęt jest po prostu bardzo, 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 bardzo drogi. No, OGIT-y, mam nadzieję, że te działania będą kontynuowane, no bo to znacząco zwiększa w ogóle dostępność, taką szansę do spróbowania. Mam bardzo dużo dzieci niemówiących, gdzie rodzice mówili, że absolutnie nie chcą wejść w komunikację alternatywną i wspomaganą za pomocą peksów, piktogramów czy mówika. No w momencie, kiedy w jakiś sposób udało się ich przekonać, żeby weszli właśnie w OGIT, przetestowali to przez te 3 miesiące za darmo i angażując jakby swoich środków,
no to oni ostatecznie, bardzo wielu z nich zdecydowało się na samodzielny zakup i po prostu wykorzystanie tego wsparcia. Więc na pewno myśląc o takim oprocentowaniu, pewną w tej chwili dosyć dostępną formą, wydaje mi się, wsparcia, no to są te działania patronowskie OVID i jego centralna wypożyczalnia sprzętów asystujących i wspomagających. Na stronach Patronu można tego szukać, ja za chwilkę podeszlę Państwu link do Sosnowieckiego OVID-u. Jeśli Państwo będziecie mieli taką potrzebę, proszę się śmiało kontaktować, nawet jeśli Państwo jesteście ze Szczecina, dlatego że wszyscy OVID-owcy się znają i podeślą Państwu kontakt do najbliższego OVID-u, czy do wypożyczalni centralnej. Więc to chodzi, to jakby w kontekście takich możliwości oprotezowania samej osoby z niepełnosprawnością. No oczywiście tutaj wchodzi także przygotowanie przestrzeni kształcenia. No my w szkole specjalnej jesteśmy tutaj troszeczkę uprzywilejowani, bo mamy większą wolność, mamy mniejsze klasy i większą, no, dowolność angażowania czy aranżowania naszych przestrzeni. Nasze sale są bardzo wielofunkcyjne, bo mamy tutaj przestrzenie od gotowania i ćwiczenia podstawowej samodzielności po takiej przestrzenie do pracy stricte dydaktycznej. Natomiast nasza idea polega jakby na poszukiwaniu zasobów u uczniów. I tu takim dobrym przykładem jest przykład Gabrysia. Gabryś jest uczniem bardzo głęboko autystycznym, bardzo nisko funkcjonującym intelektualnie. Na dokładkę uwielbia biegać. Uwielbia po prostu biegać, to jest jego największa radość i to była jego największa nagroda, więc on wybiegał na korytarz i biegał po tym korytarzu tam i z powrotem, co nas jako nauczycieli tutaj jakoś specjalnie nie frustrowało, czy nie było dla nas czymś specjalnie dziwnym. Natomiast myśląc o takim społecznym wizerunku osoby z niepełnosprawnością, no to bieganie po korytarzu tam i z powrotem, no jest mimo wszystko taką sytuacją trochę społecznie nieadekwatną. Więc myśmy szukali sposobu, co zrobić, aby nie odbierać mu tej możliwości biegania, a zarazem nadawać temu pewne znaczenia, czy pewne konteksty bardziej adekwatne do danej sytuacji społecznej. Dzięki temu w jego sali pojawiła się bieżnia. I teraz Gabryś biegający w trakcie zajęć na bieżni, no, jest znacznie bardziej, nie chcę powiedzieć akceptowalny społecznie, ale ta sytuacja też jest bardziej adekwatna. I my w ten sposób poszukujemy tych możliwości. No, w przestrzeni szkół ogólnodostępnych, no, na pewno w odniesieniu do osób wysoko wrażliwych, myślę, że dobrym pomysłem jest poszukiwanie takiej przestrzeni do wyciszenia, do wycięcia wielu wygniatających bardzo często bodźców w jednym z sosnowieckich liceów i wiem, że nie jest to jedyne miejsce w Polsce, powstały takie specjalne pomieszczenia czy kabiny wyciszeń, w których te osoby po prostu mogą się na chwilkę schować i wyregulować, bo w takiej przestrzeni dopiero tej zdolności samoregulacyjne mogą, że tak powiem, zadziałać. Ja w ogóle bardzo zachęcam do eksperymentowania z tą przestrzenią szkolną. Ja wiem o tym, że wiele szkół gdzieś tak standardowo idzie w kierunku ławek szkolnych, lekcji 45-minutowych. Natomiast zachęcam do tego, żeby tym manipulować i szukać różnych rozwiązań. Fantastyczne rzeczy są wykorzystywane w takiej podwarszawskiej szkole. Ona się nazywa The Nobel School. Ona swego czasu została wybrana jedną chyba z najlepszych szkół na świecie. Tak mi się wydaje, w takim dosyć dużym plebiscycie. I oni zaprojektowali swoje autorskie ławki, które są wielofunkcyjne, które mogą być ławką do pisania, ale także można je zaaranżować jako podesty, jako wygodne siedziska i tak dalej. Więc oni się bawią tą przestrzenią. Ja wierzę, że tutaj kreatywność nauczycieli jest ogromna. Poduszki, kocyki, takie przestrzenie właśnie do wspólnego gdzieś spędzania czasu, ale też do relaksu, do przywracania pewnej równowagi. No u nas w szkole tych rozwiązań takich wspomagających właśnie tą regulację jest bardzo dużo. Mamy szerokie sale, doświadczenia świata, które pozwalają nie tylko na głęboką relaksację, ale też na stymulację polisensoryczną. Więc no tutaj szkoła specjalna posiada dużo, no ale właśnie jak pani Alina pisze, że te możliwości działania szkoły zostały dosyć mocno ograniczone lub bardzo często nauczycielom się tak wydaje, bo są właśnie przygnieceni tym wszystkim. Jakby dodatkowy czas na jeszcze wymyślanie kolejnych działań po prostu już się w dobie nie mieści. Chciałem się też odnieść do tego, co się na czacie pojawiło, do niewidzialnej galerii i do takich przestrzeni, które pozwalają na doświadczanie niepełnosprawności. No bo wiele tutaj przestrzeni wykluczenia i takiego
niezrozumienia bierze się właśnie no, z postaw i pewnej nieznajomości, czym to tak naprawdę jest. My w Sosnowcu we wrześniu uruchomiliśmy we współpracy z Politechniką Śląską taką ścieżkę adaptacyjną. To jest ścieżka dla osób głównie niewidomych, niedowidzących, natomiast także dla osób w zupełnej normie. Jest to labirynt swego rodzaju, z różnego rodzaju symulacjami różnych faktur, schodów, no, takiego trochę gąszczu miejskiej dżungli, którą trzeba pokonać. I oczywiście to może być wykorzystywane jako narzędzie do treningu poruszania się w przestrzeni osób niewidomych, niedowidzących, ale my to wykorzystujemy jako taki poligon doświadczeń z niepełnosprawnością. Są tam specjalne okulary, które symulują różnego rodzaju dysfunkcje wzrokowe, zaćma i wiele innych. I zadaniem młodego człowieka jest, zresztą w ogóle każdego człowieka, bo to jest w Miejskim Domu Kultury, każdy zainteresowany może tam wejść i spróbować tego doświadczyć. To bardzo często się okazuje, że te postawy względem niepełnosprawności tam ulegają pewnemu urealnieniu i dopiero tam gdzieś się okazuje, że jakby tak naprawdę z jak wielkimi potrzebami, jak z wielkimi wyzwaniami ta grupa osób się mierzy. Ja w ogóle jestem też zwolennikiem różnych rozwiązań metodycznych. Tutaj w kontekście właśnie tworzenia czy budowania lepszego zrozumienia osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, w jednym z projektów, które realizowaliśmy, szukałem takiej przestrzeni, która pozwoli na budowanie takich bardzo uwewnętrznionych, ale też pozytywnych postaw względem osób z niepełnosprawnością, po to, żeby lepiej integrować społeczności szkolne. Zastanawiam się, jak to zrobić, bo tego tak wprost się nie da zrobić. Trochę masło maślane, ale no, to wcale nie jest takie proste. Generalnie, jeśli chodzi o zmiany postaw, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych, potrzeba tak naprawdę dwóch czynników. Po pierwsze, wiedzy, dobrego rozumienia tego, co leży u podstaw i czym dane zaburzenie, czy dana dysfunkcja, czy dana niepełnosprawność jest. A druga rzecz to kontakt. To on jest tutaj decydujący. Nie chodzi tylko o bycie koło siebie, ale o wspólne robienie czegoś ważnego, istotnego. Więc wymyśliłem sobie taki projekt, który się nazywał Szkoła Bohaterów. On zakładał współdziałanie uczniów z mojej szkoły, uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, z uczniami, dzieciakami z pięciu sosnowieckich placówek, z przedszkola, z dwóch z podstawówek, liceum i technikum, po to, żeby oni wspólnie mogli zrobić coś, co jest wartościowego dla nich. I to jest kolejny ważny element, czyli ten kontakt był oparty o wspólne działanie na rzecz wspólnego, ważnego z punktu widzenia uczniów dobra czy ważnej rzeczy. Ten pomysł wynikał z tego, że widzieliśmy dużą przestrzeń jakby właśnie niezrozumienia, pewnych takich poczuć niesprawiedliwości, że dlaczego teraz ten Adam, Patryk, Krzysiu ma łatwiej, ma nauczyciela, który mu podpowiada, a ja nie mam. A przecież nie widać, gdyby coś mu było. Tak? No to chciałem tam wcześniej wspomnieć przy okazji tych wszystkich wykluczeń związanych z tym, że są widoczne i niewidoczne niepełnosprawności. Część deficytów, no, jakby na pierwszy rzut oka jest niewidocznych i dopiero przez wejście w ten świat, jakby pewne skosztowanie udaje nam się to zrobić. Natomiast wracając, skąd się to wzięło? No, wzięło to się stąd, Kubo, że ja przepraszam, że wchodzę ci słowo. tak, ja Spojrzałam na czas na czas, oczywiście. i czuję, że musimy odrobinkę przyspieszyć. Jasne. Powiedziałeś o metodzie projektu angażujących uczniów z niepełnosprawnościami i uczniów ze szkół masowych jako Tak. szkoła bohaterów. Jeśli Państwo mają ochotę się tym projektem zainteresować, to serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci, że pokazałeś, że można wypożyczyć różne sprzęty do szkoły. Metoda projektu jako odpowiedź na niezaangażowanie, to znaczy w momencie, kiedy uczniowie i uczennice mogą absolutnie współpracować i robić coś razem. Ja wiem, tutaj Państwo piszą, że ja niepotrzebnie przerwałam. Przepraszam Cię, Kubo, że przerwałam, ale Ja to czuję, że rozumiem. chcemy też pokazać właśnie te metody. Jeśli Państwo są zainteresowani wykorzystaniem metody projektu w swojej pracy, to jak najbardziej nasza koleżanka Agnieszka, która tutaj z nami jest, ja sobie pozwolę już szybko przejść przez tą propozycję i iść dalej, bo czuję, że się po prostu nie zmieścimy z czasem, a pomysłów jeszcze mamy kilka do przekazania. Jeśli Państwo chcieliby ze swoimi uczniami otworzyć klub
dobrej rozmowy. I dzięki temu metodą projektu pracować, to zapraszamy do naszego kursu Globalna Szkoła o Migracjach i Rozmowie. Tam jest wątek migracyjny, który jest osią tych rozmów, ale zasady prowadzenia dobrej rozmowy są bardzo uniwersalne. Ten kurs się już rozpoczął, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby popróbować metody projektu i zobaczyć, jak to jest, przetestować z własnymi uczniami, uczennicami, to ja bardzo serdecznie zapraszam i za chwilkę wrzucę Państwu link na czat, jeśli ktoś ma ochotę na taką współpracę w kursie projektowym, jak najbardziej wziąć w tym udział. Kubo, musisz wrzucać w opcji do wszystkich, bo te wiadomości są widoczne tylko dla nas. Teraz, więc przepraszam. Tak to niestety przeskakujemy do tego wątku współpracy. To jest jeszcze współpraca. Ja bym chciała, żebyś jeszcze Aniu opowiedziała o metodach w kontekście tworzenia, dobierania uczniów w grupę i w pary, kiedy mamy zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Przypomnę, bardzo lubię pracę w grupach, bo ona z jednej strony odciąża mnie, a z drugiej strony uaktywnia uczniów. I bardzo chętnie stosuję tę metodę, pewnie Państwo również, ale tak zawsze staram się może nie iść na łatwiznę, jeśli chodzi o dzielenie uczniów na grupy, bo najłatwiej oczywiście jest powiedzieć, dobierzcie się w te grupy i wtedy mamy grupy, które pracują zawsze takie same, bo będzie pracował ten, będą pracować razem ci, którzy się lubią, którzy się tam jakby sobie zawsze są razem. Natomiast przyznam, że ja bardzo lubię też mieszać grupy. Czasami robię to na przykład, jeśli prowadzę zajęcia w klasie, która jest bardzo mocno na przykład zróżnicowana pod kątem znajomości języka polskiego, to na przykład czasami robię tak, że osoby, które są na niższym poziomie językowym, dobieram w grupę, ale przydzielam im wówczas różne zadania. I na przykład, jeżeli pracujemy nad kamieniami na szaniec, na przykład, to grupa, która jedna grupa ma na przykład stworzyć, która jest bardziej zaawansowana językowo, choćby charakterystykę jednego z bohaterów, ale grupa, która jest mniej zaawansowana językowo, po prostu dostaje jeden fragment z książki, tylko na przykład jedną stronę i musi wypisać cechy bohatera. Więc to już jest zróżnicowane zadanie, kiedy mam grupy, które wiem, że w inny sposób będą pracowały. Natomiast lubię również te grupy przemieszać. To znaczy uczniów, którzy dużo lepiej sobie radzą językowo, połączyć w grupy z osobami, które czasami nawet właśnie często z osobami z doświadczeń migracji, które dopiero co zaczynają mówić po polsku, ale okazuje się, że jakby budzi taka odpowiedzialność wśród w tych uczniach jakby za rezultat całej grupy. I w związku z tym bardzo często właśnie proszę, żeby te grupy były właśnie takie bardziej zróżnicowane. I wówczas na przykład jedna osoba będzie miała prostsze zadanie, na przykład nie wiem, czy to właśnie na przykład moderowanie pracy grupy, czy też na przykład znalezienie kilku, już jakby oni się często dzielą razem, na przykład osoba bardziej doświadczona językowo wyznacza zadanie, żeby na przykład ktoś znalazł jakieś wyrazy w jakimś tekście i to jest w stanie zrobić nawet uczeń, który nie jest bardzo zaawansowany językowo. A dzięki temu, dzięki wsparciu osób, które lepiej sobie radzą, też nabiera chęci do tego, żeby coś zrobić. Więc jakby ta praca w grupach, to podzielenie i mieszanie tych grup, też dodawanie czasami do grupy
no powiedzmy osób niewyzaawansowanych językowo, jednej osoby, która jest bardzo dobrze funkcjonuje w języku polskim. Mówię to na przykładzie klasy przygotowawczej, która była cała złożona z uczniów z doświadczeniem migracji, skutkowało tym, że chętniej wykonywali zadania. Więc na pewno takie mieszanie i nie banie się tego, że uczniowie może nie zrealizują wszystkiego, co powinniśmy zrealizować w trakcie na przykład jakiejś tam nie wiem, tworzenia charakterystyki chociażby, tak? Może nie zrealizują wszystkiego, może zrealizują tylko 10% tego, co my sobie założyliśmy, ale ważne, żeby pracowali. Więc może to jest to też jakby taka dobre wyjście, żeby po prostu pracować z osobami z różnymi wykluczeniami i z różnymi ograniczeniami. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo. Zamykając, otwierając ten wątek dobrych praktyk, jeszcze o lekcji wychowawczej i o współpracy, która jest na drugim biegunie do rywalizacji. I to, Krystynie, dla Ciebie. Tak, czy mnie słychać? Słychać, bo miałem małe problemy techniczne. Dobrze, super. Tak jak tutaj jest na prezentacji, mniej rywalizacji na lekcji wychowania fizycznego. Rywalizacja jest bardzo ważna na lekcji wychowania fizycznego, no bo jak wiemy, gdzieś tam powoduje dużo emocji, gdzieś tam dzieci są bardziej skore do tego, żeby osiągać różne cele na lekcji, ale czasem można troszeczkę odpuścić tej rywalizacji na rzecz osiągania przez dzieci jakiegoś celu na lekcji wychowania fizycznego, na przykład nabycie nowej umiejętności, przeprowadzić gry i zabawy, w których nie ma wygranych i przegranych, stosowanie różnego rodzaju nagród za wykonanie zadania, ustalanie mety przy działaniach grupowych. No i właśnie, więcej działań grupowych. Forma zadaniowa, jak już wcześniej wytłumaczyłem, czym ona jest, nie oszukujmy się, gdzieś tam no jest nudna dla dzieci. Natomiast proszę nie traktować tego w taki sposób, że jest niepotrzebna. Bo taka forma jest potrzebna, żeby dokładnie dzieci nauczyć jakiejś techniki wykonywania ćwiczenia poprzez wielokrotne powtarzanie go. Natomiast formę zadaniową warto zastąpić działaniami grupowymi, w których dzieci wykonują dokładnie to samo ćwiczenie, ale przy współpracy z kolegą, z koleżanką, przy współpracy większej liczby osób. Podczas różnego rodzaju gier i zabaw, na przykład właśnie berki w parach, trójkach, czwórkach, czy zabawy organizacyjno-porządkowe, które pomogą też nauczycielowi zapanować troszkę nad klasą, wprowadzić troszkę tej właśnie organizacji lekcji na sali gimnastycznej czy na boisku. Można stosować różnego rodzaju tory przeszkód, gdzie dzieci pokonują je wspólnie. Jest meta na końcu, tak? To jest właśnie ten cel. Stosuje również budowanie różnych budowli ze sprzętu sportowego, tak? Gdzie dzieci się bardzo angażują, współpracują wtedy ze sobą. I właśnie te działania na pewno pomogą podczas próby budowania współpracy uczniów i uczennic na WF-ie. Tu pokazałaś taki przykład łączenia dzieci w grupy. Pamiętam, że na tej naszej górze lodowej tam było, że nie chcę się angażować na WF-ie, bo jestem wybierana ostatnia do drużyny i ta możliwość właśnie nie czekania na bycie ostatnim, tylko dobieranie się na przykład według koloru koszulek, skarpetek czy butów, wydaje mi się być bardzo demokratycznym rozwiązaniem i myślę, że szalenie ciekawym. Szczególnie, że jak za każdym razem wybieramy inny sposób łączenia w grupę i wtedy po pierwsze jest to, nie można tego przewidzieć, więc nie można się też umówić, na przykład tylko czarne koszulki i też może być takim rozwiązaniem bardzo zachęcającym i nie bycie ostatnim. Ja mam doświadczenie bycia wybieraną jako ostatnią w grach sportowych i
nie było to dla mnie angażujące, raczej bardzo, bardzo zniechęcające. Tak, ale Dziękuję Ci. jeszcze jeśli mogę coś powiedzieć, Tak. to właśnie już w mojej klasie, właśnie jestem wychowawcą piątej też klasy, dziewczynki z mojej klasy już nawet zaczęły się umawiać i zaczęły brać różne pary skarpetek. Jak zacząłem wprowadzać na podstawie kolorów skarpetek, to już się umawiały, że tam trójki czy czwórki gdzieś tam by miały czarne skarpetki albo kolorowe skarpetki, albo skarpetki w samochody, tak? Więc już zaczynają kombinować, no ale to też jest fajne, no bo gdzieś tam buduje tą współpracę. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Jesteśmy nadal w praktykach i przykładach i chciałabym, Aniu, żebyś opowiedziała o przykładach. Dobrze. Jako wątku, który nam, bo my z Anią obie jesteśmy glotodydaktyczkami i chciałabym, żebyśmy o przykładach jeszcze chwilę porozmawiały, jako czymś, co jest takie proste. I właśnie to może coś do Państwa praktyki szkolnej będzie dodatkiem, który będzie szybki i łatwy do zastosowania. Tak, rzecz, która okazuje się najprostsza z możliwych, a najrzadziej stosowana. Kiedy przeglądałam podręczniki szkolne, kiedy przeglądałam ćwiczenia szkolne, zaskoczyła mnie jedna rzecz, że zarówno w ćwiczeniach do języka polskiego, do matematyki, do fizyki, geografii, biologii, przeglądałam ich mnóstwo, żeby zobaczyć, jak wyglądają zadania. Jest po prostu polecenie, wcale nie takie łatwe. Przyznam, akurat to, co jest po lewej stronie, mierzyłam się z tym dzisiaj na zajęciach. Wśród podanych wyrazów podkreśl linią prostą rzeczowniki, linią falistą przymiotniki, a następnie zapisz odpowiednie związki frazeologiczne składające się z przymiotnika i rzeczownika. Wielopoziomowe polecenia i poprosiłam uczniów najpierw, chcąc sprawdzić jeszcze, upewniając się, że to, co Państwu mówię, faktycznie tak jest. Poprosiłam, żeby zrobili pierwsze zadanie. No i była cisza. Próbowali, coś jakoś myśleli, co tu zrobić z tym. A najprostszym przecież byłoby, gdybyśmy po prostu wspólnie podkreślili jeden rzeczownik, jeden przymiotnik i stworzyli jeden związek frazeologiczny. Kiedy to zrobiliśmy, to wszyscy mówią, ojej, jakie to zadanie proste. I to są właśnie przykłady z różnych podręczników, z różnych zeszytów ćwiczeń, które Państwu pokazałam, z różnych wydawnictw. To nie jest tak, że w szkołach, że tylko na przykład jedno wydawnictwo robi taki błąd. To, co przeglądałam, to rzeczywiście zapominamy o tym, że zrobienie wspólnie pierwszego, drugiego, czasami trzeciego przykładu sprawia, że uczniowie już wiedzą, o co chodzi. Czasami polecenie jest po prostu za trudna, zbyt skomplikowana. A proszę zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o podręczniki glotodydaktyczne, do nauki języka polskiego jako obcego. Tutaj nie tylko jest proste polecenie, proszę uzupełnić. Tu jest na przykład od razu, są podane nawet dwa przykłady. Raz w liczbie pojedynczej, raz w liczbie mnogiej. Ćwiczenie po prawej stronie jest już z dosyć wysokiego poziomu zaawansowania. To są przecież związki frazeologiczne. Więc to nie jest początkowy poziom nauczania języka. A i tak jest podany przykład. Po prostu pokazuje nie tylko jakby za pomocą polecenia, ale również za pomocą przykładu pokazuje nam się, co powinniśmy zrobić. I mogę Państwu powiedzieć, że choćby na egzaminach, nie wiem, certyfikowanych z języka polskiego jako obcego, nawet tam, na każdym poziomie, nawet do poziomu C1, jest pokazane, co powinniśmy w danym ćwiczeniu zrobić. A w szkole podstawowej, w ćwiczeniach, w podręcznikach nie ma tego. Więc chyba najprostsza metoda, którą możemy sobie pomóc, żeby zaangażować uczniów, to znaczy zaprosić ich do zrobienia wspólnie jednego, drugiego przykładu, tyle ile uznamy, że jest wystarczająco, żeby nasi uczniowie zrozumieli, o co chodzi i co mają zrobić. Wówczas będą chętniej wykonywać kolejne polecenia, czy kolejne przykłady, może w ten sposób. Poza tym.
Właśnie, ja chciałam powiedzieć, że to nie musi być ćwiczenie gotowe, czyli w sensie gotowe przykład w podręczniku, tak jak mówisz, Aniu, wystarczy po prostu zrobić z grupą, klasą, jeden, dwa, Jasne. trzy przykłady, jeśli to jest konieczne, jeśli nie mamy takich możliwości. Państwo tutaj piszą o niedoczytywaniu poleceń do końca, ale również o dobrych praktykach, jak upraszczać polecenia. Więc kilka słów o zasadach upraszczenia tekstów. Aniu, od ciebie już zbliżamy się powoli do końca naszego czasu. Tak, więc jakby to, co tutaj Państwo widzą, jakby żeby te nasze polecenia były jak najprostsze, ze słownictwem, które uczeń zna. Starajmy się nie używać zdań wielokrotnie złożonych, a nawet czasami unikajmy zdań podrzędnie złożonych. Po prostu, jeżeli to ma być to zdanie złożone, to ze spójnikiem i oraz będzie najłatwiej, tak? Czyli współrzędnie złożone. Unikajmy strony biernej, która jest również trudna do zrozumienia przez uczniów. Metafory, skomplikowane środki stylistyczne, one również utrudniają, więc jeżeli coś jest dla nas szczególnie ważne, po prostu też to wyodrębnijmy wizualnie, pogrupmy, podkreślmy, żeby uczeń od razu wiedział, na czym skupić uwagę. A jednocześnie, kiedy tworzymy jakieś, czy to polecenia, czy właśnie, czy je mówimy, czy piszemy, też warto odwoływać się do takiej pozytywnej informacji na zasadzie, nie wiem, podkreśl, nie wiem, znajdź w tekście coś, co znajdź w tekście jakąś informację, a nie na zasadzie najpierw negacji, że czego ma uczeń nie robić, tak? Tylko najpierw co ma zrobić, a nie czego ma nie robić. Wówczas będzie mu łatwiej to zrozumieć. Więc to jest upraszczanie i tekstów, i poleceń. I tutaj, Kasiu, mamy kolejne takie przykłady tam, prawda? Choćby jeśli Państwo zobaczą z podręcznika do biologii, bardzo skomplikowane polecenie po lewej stronie. Jeśli Państwo sobie tak przejrzą, trudne słownictwo, wiele elementów, na których się trzeba skupić, a to jest akurat dostosowanie polecenia do ucznia z doświadczeniem migracji. Natomiast tak naprawdę naszym uczniom też będzie łatwiej, kiedy po prostu powie. Poprosimy, żeby przeczytał tekst, obejrzał gałązek, zwrócił uwagę na to i to, wówczas będzie mu łatwiej wykonać jakby to, czego od niego też oczekujemy, co będzie też realizacją podstawy programowej, tak? Tam jest też kolejny przykład na kolejnym slajdzie. Tutaj jak choćby można by uprościć tekst Iliady Homera, ale proszę zobaczyć, to uproszczenie już ma podkreślone i pogrubione pewne słowa, jest zdecydowanie ten tekst krótszy, prostsze konstrukcje, czyli to, co tutaj mówiliśmy o tym upraszczaniu tekstów. Ale tak sobie myślę, że właśnie to też jest jedna z rzeczy, że czasami potrzebujemy różnicowania zadań. Napisanie listu do małego księcia może czasami, przepraszam, do pilota z małego księcia może czasami przekraczać możliwości naszych uczniów. Po prostu stworzenie jednego długiego tekstu. Może warto wówczas odwołać się do tej techniki pisania sterowanego, czyli pisania, gdzie mamy początki zdań i musimy je dokończyć, możemy je rozwinąć, zostawmy odpowiednią liczbę miejsc, odpowiednie miejsce, żeby nasi uczniowie mogli dopisać więcej niż tylko dokończyć jedno zdanie, ale jeśli damy początki zdań, być może ta praca w ogóle powstanie, i jakby uprościmy to, a jednocześnie proszę zobaczyć, że takimi elementami jak jakieś wykropkowanie wskazujemy miejsca, które by należałoby wypełnić. Już nie podpowiadamy wszystkiego, tak? Ale uczeń, który ma napisać list, być może też się zorientuje, że to ma mu pomóc. Takie pisanie sterowane jest pewnie też takim dobrym sposobem na to, żeby różnicując zadania jednemu uczniom i tym, którzy nie mają takich problemów, i tym, którzy mają specjalne potrzeby, żeby ich jakoś zaangażować. A jednocześnie ja wiem, że na egzaminie jednym, drugim nie będzie takiej podpowiedzi, ale może to nie egzamin jest ważny, ale to zaangażowanie uczniów i to, że oni po prostu będą chcieli pracować na naszych lekcjach, będą czuli, że mogą z nami pracować i nawet jeśli nie zrealizujemy całej podstawy programowej, może po prostu musimy się z tym pogodzić,
na rzecz tego, żeby ci uczniowie wyszli z poczuciem, że coś zrobili, a nie tylko gonili materiał, którego i tak nie zrozumieli. Dziękuję Ci, Aniu. I o tym zaangażowaniu na koniec, jako doświadczeniu całej szkoły, jeszcze Krystynie, gdybyś opowiedział o Dniu Sportu. Nauczyciele WF-u zwykle mają to doświadczenie bycia w pierwszej linii z uczniami i uczennicami, często widzą więcej, słyszą więcej i są bliżej. Opowiedz jeszcze krótko o tym doświadczeniu jako zaangażowaniu wszystkich uczniów i uczennic i będziemy się powoli z Państwem żegnać dzisiaj. Tak, w zeszłym roku nasza szkoła wzięła udział w programie Młodzi w Akcji. Udało nam się pozyskać grant na organizację takiego wydarzenia. I takie wydarzenie zorganizowaliśmy dla całej naszej szkoły. Nie powiem, było to ogromne wyzwanie, żeby zaangażować całą szkołę od klasy pierwszej do klasy ósmej. Na szczęście pomogły nam troszkę najstarsze klasy przy organizacji tego wydarzenia. Na samym początku poznaliśmy opinię uczniów, co oni by chcieli, żeby się w szkole zadziało, jakie aktywności. Później poprosiliśmy właśnie najstarsze klasy o organizację tego. Poznaliśmy też ich pomysły, gdzieś to zmodyfikowaliśmy, no bo wiadomo, gdzieś wyobraźnia dzieci jest nieograniczona i musieliśmy to troszeczkę zmodyfikować. Ale finalnie podzieliliśmy całą szkołę na takie grupy, w których były dzieci z każdej klasy. Czyli mieliśmy jedną grupę, na przykład 20-osobową, i w tej grupie były dzieci i z pierwszej klasy, i z siódmej klasy. Tak? Taki rozstrzał był od pierwszej do siódmej klasy. Co chcieliśmy tym osiągnąć? No na pewno to, żeby każdy wziął udział w wydarzeniu. Na pewno to, żeby zbudować współpracę między uczniami, ale też integrację. Bardzo, bardzo miłe obrazki były tego, jak starszy uczeń pomagał młodszemu gdzieś jakiś tor przeszkód pokonać, zbudować coś z klocków, tak jak tu Państwo mogą zobaczyć na zdjęciu. Wspólnie pobawić się w Twistera albo nawet stworzyć swoją bransoleczkę, która była pamiątką. A na koniec dzieci miały robione też zdjęcia takim aparatem Instax. I później te zdjęcia były wystawione na takiej ogromnej wystawie przy wejściu do szkoły, gdzie właśnie dziecko wchodząc do szkoły od razu widziało siebie w tej takiej dużej grupie. W grupie dzieci, tak? Także wydarzenie kosztowało nas mnóstwo pracy, ale również mnóstwo satysfakcji, bo dzieci naprawdę ze sobą współpracowały. Nawet te dzieci, które były na co dzień wykluczone i z WF-u, nie chciały brać udziału w tych lekcjach, świetnie się bawiły. Znalazły między sobą właśnie wspólny język. A co najważniejsze, na tym wydarzeniu nie było żadnej rywalizacji. Wszystkie stacje, bo to były takie stacje na całym terenie szkoły, były zaplanowane tak, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą, tylko żeby właśnie osiągały jakiś cel. No i właśnie celem między innymi było zbudowanie czegoś z klocków, zrobienie bransoletki, czy nawet rzuceniem balonem z wodą w nauczyciela, także śmiechu było bardzo dużo na tym wydarzeniu i rodzice, i dyrekcja zapowiedziała, że musimy to wpisać na stałe w kalendarz, bo wyszło świetnie, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Na zdjęciach to wygląda naprawdę imponująco. Ja wyświetlam Państwu tylko niektóre, jest ich więcej. Dziękuję Ci, Krystynie, za podzielenie się tym doświadczeniem. Aneto, zapraszam Cię do podsumowania dzisiejszego naszego spotkania i opowiedzenia też o publikacjach, które mogą Państwo pobrać z naszej biblioteki.
Postaram się przede wszystkim mówić bardzo, bardzo szybko, bo wiem, że jesteśmy już 3 minuty po czasie, ale z tych rzeczy, które wybrzmiały od każdej osoby, która tutaj mówiła i za co jestem ogromnie wdzięczna, to praca metodą projektu, która jest stosowana także w przypadku za przeprowadzania uczniów czy nawet dorosłych przez konflikt. I nie jako profilaktyka, chociaż to oczywiście się już wiemy z przykładów, które tu są, sprawdza się, ale jeżeli mają Państwo w szkole grupy skonfliktowane, właśnie osadzenie tego na wspólnym celu i przeprowadzenie przez cały proces uczniów pozwala te trudne sytuacje rozbroić. Dzisiejsze to, co Państwo mają przed sobą i to, co dzisiaj mówiliśmy, opiera się na tych 4 filarach edukacji włączającej, które my w Centrum Edukacji Obywatelskiej wykorzystujemy, kiedy planujemy działania z Państwem. I jak Państwo widzą, prawdopodobnie w każdej szkole ten poziom tych 4 ważnych filarów jest troszeczkę inny. I tutaj pierwszym filarem, z którym ja chciałabym Państwu wskazać, który najczęściej się pojawia, to jest ta widoczność, kogo w szkole widzimy, ale też czy ta widoczność jest oparta na tym, że te osoby mogą mówić same za siebie i że pokazują siebie nie w stereotypach, bez względu na to, czy one są dobre czy złe, tylko takie, jakimi one są. Włączenie, czyli pozwolenie, tak jak Krystianie mówiłeś, pozwolenie decydowanie uczniom sprawdzania, czego uczniowie naprawdę potrzebują i dostosowywania wydarzeń i działań do realnych potrzeb. Czasami grupy osób, które są, wymagają tego włączenia, bez względu na to, jak bardzo zróżnicowana jest ta grupa, wymagają wsparcia rówieśników, ale wsparcia także osób dorosłych. I współpraca, i tutaj mówimy też o współpracy z organizacjami, z sieciowaniem się szkół, ale też szukaniem specjalistów, osób, organizacji, czy nawet rodziców, którzy byliby w stanie wesprzeć nas w naszych działaniach. Kasiu, pokażesz publikację, bo ja tak strasznie staram się streścić. Tutaj Kasia już wrzuca 2 publikacje, które są do pobrania oczywiście za darmo, jak to ona chce, bywa dla Państwa. Jedna to jest podsumowanie działań, o których między innymi, o których Krystianie ty opowiadałeś, czyli taki zestaw dobrych praktyk, co może się dziać na lekcjach WF-u, ale też w działaniach pozalekcyjnych, w samorządzie szkolnym, jak w ogóle można sterować włączaniem poza szkolną ławką. I już taka celowana dla nauczycieli WF-u, którzy też tutaj są, bo widziałam na czacie, niewielka książeczka Gimnastyka Relacji, w której znajdą Państwo już gotowe scenariusze zajęć i konkretne ćwiczenia pomagające radzić sobie z emocjami, bazować na współpracy, uczyć dzieci jak i nastolatków, jak o emocjach mówić i jak je wyrażać. Także pozwalam sobie tym zakończyć. 6 minut po czasie jesteśmy, ale serdecznie Państwu dziękuję, że jeszcze Państwo poświęcili te dodatkowe minuty dla nas. Jeszcze nadal bardzo dużo osób z nami jest. Ja bardzo dziękuję za opowiedzenie o tych publikacjach. Jak zawsze Państwo linki dostaną od nas mailem i będzie można poczytać, pooglądać, czy jest to materiał dla Państwa. Bardzo zachęcam. Zdanie na podsumowanie dzisiejszego spotkania: próbujmy dostosowywać szkołę do dzieci, a nie dzieci do szkoły. To jest też element tej publikacji. Mam nadzieję, że to będzie w Państwu też rezonowało po dzisiejszym spotkaniu. Z spraw organizacyjnych: odporna szkoła bardzo wyjątkowo wraca nie za miesiąc, a już za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiać o ocenianiu zgodnie z prawem oświatowym. Zaprosiliśmy ekspertkę Gabrielę Olszowską, która opowie o niuansach i często takich kruszkach, meandrach, trudnych tematach związanych z ocenianiem. Więc jeśli Państwo są zainteresowani i przeskoczymy z edukacji włączającej do tematu trudnego oceniania, zapraszam już za tydzień we wtorek o tej samej porze. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Pozwolę sobie wszystkich nas zobaczyć. Bardzo Wam dziękuję, że byliście Państwu za zostanie z nami do końca, do ostatniej minuty. Dziękuję. Czuję olbrzymi niedosyt i to, że musiałam Wam przerwać, skrócić i nie wszystko nam się w dzisiejszym wydarzeniu zmieściło. Tym bardziej zachęcam Państwa do tych publikacji, do poznania tych metod i bycia z nami regularnie na wydarzeniach Odpornej Szkoły. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy pięknie, do widzenia.